Od ostatniego finału Ligi Mistrzów z udziałem Interu Mediolan w tym roku minęło 13 lat. Wtedy szkoleniowcem był nikt inny jak José Mourinho, a włoska drużyna w finale pokonała Bayern Monachium 2-0, zdobywając tym samym trzeci europejski puchar w historii klubu. Co łączy tamten finał z tegorocznym, który odbędzie się 10 czerwca w Stambule? Przede wszystkim to, że również w tamtym spotkaniu Inter był uważany za zdecydowanego outsidera, a mimo to pokonał przeciwnika i sięgnął po kolejne trofeum dla klubu ze stadionu Giuseppe Meazza. Od tamtej pamiętnej chwili Inter tylko raz dotarł do ćwierćfinału rozgrywek, dwukrotnie odpadł w 1/8 finału, aż 3 razy nie zdołał wyjść z grupy. Dzisiaj te wszystkie informacje to jedynie historia, a Inter stoi przed wyzwaniem, które niedawno wydawało się być poza ich zasięgiem. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić, dlaczego Inter może zaskoczyć wszystkich, a zwycięstwo Manchesteru City wcale nie jest jeszcze przesądzone. Za chwilę przejdziemy dalej, jednak dajcie mi chwilę, by opowiedzieć o partnerze tego odcinka, jakim jest STS, czyli legalny polski bookmacher, który przygotował dla was coś specjalnego. W opisie znajdziecie link do oferty powitalnej, gdzie po rejestracji z mojego linku oraz z kodem Świat Futbolu możecie otrzymać bonus przy 3 pierwszych wpłatach, łącznie aż do 1500 zł. Dodatkowo na stronie możesz wykonać zadania, a za nie otrzymasz bonusowe 60 zł. Pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. Jeśli dobrze wytypujesz, wygrywasz. Jeśli nie, a kwota zakładu nie przekroczyła 100 zł, kasa wróci do ciebie. Wszystko daje tą łączną kwotę 1660 zł bonusu. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl, link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, że to wszystko dostępne z kodem Świat Futbolu oraz tylko dla osób pełnoletnich. Jednym z argumentów przeciwko Interowi w opinii wielu ludzi jest fakt, że przez całą fazę pucharową obecnej edycji Ligi Mistrzów nie trafili na żadną silną europejską drużynę, a Milan, zajmujący obecnie 4. miejsce w tabeli, był ich najtrudniejszym rywalem. Jedyne, co można im przypisać w tej kwestii, to fakt, że Milan wyeliminował w ćwierćfinale Napoli, które było uważane za jednego z głównych faworytów do całkowitego triumfu. Warto jednak zauważyć, że Napoli w tamtym momencie przeżywało poważny kryzys nie tylko w Lidze Mistrzów, ale również w Serie A, mając problemy z grą. Manchester City z kolei jest zupełnym przeciwieństwem tego wszystkiego. RB Lipsk, Bayern Monachium, a na końcu jeszcze Real Madryt. To wielkie piłkarskie marki, a co lepsze, wszystkie zostały rozgromione. Za Interem jednak przemawiają inne argumenty, na które warto zwrócić uwagę. Odkąd trenerem na Zurich stał się Simone Inzaghi, Inter Mediolan stał się typową drużyną turniejową. W ubiegłym sezonie Inter doszedł również do finału Coppa Italia, co było ich jedynym osiągnięciem oprócz otarcia się o mistrzostwo Serie A, gdzie zabrakło im zaledwie 2 punktów. Obecny sezon to wielka sinusoida i patrząc tylko ściśle w tabelę Serie A, można odnieść wrażenie, że Inter przypadkowo znalazł się w finale Ligi Mistrzów. Mimo że kilka poprzednich meczów, z wyjątkiem porażki z Napoli 3-1, może wpływać na optymizm sympatyków Interu Mediolan, należy pamiętać o ich słabym okresie między marcem a kwietniem, kiedy to Inter stracił na swoim stadionie 5 goli w 3 spotkaniach, co było najgorszym wynikiem tego rodzaju w historii klubu. Tak naprawdę nie wiemy, czy powrót Interu do formy jest rzeczywisty, czy to tylko chwilowy przebłysk, który szybko zniknie. Właściwie cały ich sezon ligowy jest bardzo słaby, zwłaszcza gdy porównamy go z poprzednimi latami, w których Inter zawsze walczył o mistrzostwo lub je zdobywał. Obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli, ale głównie dzięki punktom odebranym Juventusowi. Gdyby nie to, mogliby mieć spore problemy z zakwalifikowaniem się nawet do Ligi Mistrzów w przyszłej edycji. Sytuacja w tabeli Serie A jest bardzo zacięta, a przed nałożeniem kary punktowej na Juventus Inter miał tylko 2 punkty przewagi nad strefą, która daje miejsce w Lidze Europy. Niewiele brakowało, a musielibyśmy martwić się o grę dzisiejszego finalisty w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mimo średnich występów w lidze nie przeszkodziło to Interowi w dotarciu do finału nie tylko Ligi Mistrzów, ale i również Coppa Italia, gdzie wyeliminowali takie drużyny jak Atalanta czy Juventus, a teraz czekają na spotkanie z Fiorentino. To drużyna, która w lidze w tym sezonie bardzo zawodzi, ale gdy dochodzi do bardzo ciężkich spotkań, nagle tak jakby przestawiał im się trybik w głowie i grają na niesamowitym poziomie. Inter był pierwszą drużyną w tym sezonie Serie A, która pokonała Napoli. Warto jednak zauważyć, że Neapolitańczycy byli wtedy w niesamowitej formie, niszcząc wszystko na swojej drodze, zwłaszcza w lidze, choć na arenie międzynarodowej zostali pokonani przez Liverpool tylko raz. To pokazuje niesamowite umiejętności drużyny Simone Inzaghiego w pojedynczych spotkaniach. Bez wątpienia jest to drużyna, która dobrze radzi sobie w pojedynczych starciach, co będzie sprzyjać im w meczu z Manchesterem City. Szczególnie istotne jest to, gdy przyjrzymy się bliżej drużynie The Citizens. Co roku wydaje mi się być jednym z mocniejszych zespołów w Europie, a jednak zawsze czegoś im końcowo brakuje, by odnieść ostateczny triumf. Dwumecz z Realem Madryt udowodnił jedno. Pep Guardiola doskonale czyta grę rywala. Pierwsze spotkanie było niezwykle wyrównane, a nawet mam wrażenie, że z niewielką przewagą dla Realu Madryt. Te same drużyny spotkały się po 8 dniach i już wtedy zobaczyliśmy zupełnie odmieniony Manchester City, który zdeklasował Real Madryt i wyglądał naprawdę nieziemsko. To był jeden z najgorszych, jeżeli nie najgorszy mecz Realu Madryt w ostatnich latach. Właśnie tutaj Inter ma przewagę, ponieważ Guardiola nie będzie miał szansy na poprawienie swojego taktycznego podejścia i odrobienie strat w rewanżu. Podobnie stało się w finale z Chelsea w 2021 roku. Wszystkie znaki na niebie wskazywały na zwycięstwo obywateli. Prawie nikt nie wierzył w jakiekolwiek szanse dla The Blues. Jednak Pep Guardiola przekombinował ten mecz, znacznie zmieniając taktykę w porównaniu do tego, co grali wcześniej. Gdy w końcu naprawił ustawienie drużyny i zaczął grać w swoim stylu, było już za późno, ponieważ Chelsea zabetonowała się na swojej połowie boiska, nie dając Manchesterowi żadnej szansy na wyrównanie. Tego rodzaju sytuacje można odnaleźć w karierze Pepa również i w innych spotkaniach, na przykład w ćwierćfinale w 2020 roku, gdzie był sezon pandemiczny i nie było rewanżowych spotkań. Guardiola podjął ryzyko i przegrał ostatecznie mecz 3-1 z Olympique Lyon, odpadając znacznie wcześniej niż można było się spodziewać po drużynie Manchesteru City. Manchester City zdecydowanie nie jest drużyną, która lubi pojedyncze spotkania i właśnie w tym Inter może wypatrywać swoje szanse. Jednak po takich porażkach wydaje się, że Guardiola powinien wyciągnąć wnioski, które prawdopodobnie ujrzymy dopiero 10 czerwca w Stambule. To właśnie najbardziej martwi fanów Manchesteru City, ponieważ w przypadku Interu w tym sezonie trudno przewidzieć, czego można się po nich spodziewać. Skupiając się już na samych aspektach piłkarskich, trzeba zwrócić uwagę na ich niesamowitą obronę, która w 12 meczach miała 8 czystych kont, co stanowi nowy rekord rozgrywek. Formacje defensywne nie posiadają wiele wielkich nazwisk, ale są niesamowicie zorganizowani i jako drużyna tworzą naprawdę bardzo silną jednostkę. Cała formacja obronna jest niesamowicie techniczna i nie ma problemu z dokładnym wyprowadzaniem piłek, co może być niezwykle przydatne w starciu z Manchesterem City. Szczególnie ważną rolę w całej formacji odgrywa bramkarz, którym jest Onana. To głównie jemu dzisiaj kibice Interu powinni podziękować za tak dalekie zajście w tych rozgrywkach, ponieważ jest on wręcz genialny. Oprócz fenomenalnej gry między słupkami potrafi niesamowicie wyprowadzić piłkę, posiada znaczne umiejętności techniczne jak na bramkarza i idealnie wpisuje się w kanon obecnych bramkarzy, którzy nie tylko są bramkarzami, ale również i ostatnimi obrońcami. Jest niezbędny do ofensywnych akcji Interu. W ich środku pola o bardziej defensywne aspekty dba Szaranoglu. Przede wszystkim ma za zadanie przerywać wszystkie akcje jeszcze w zarodku i trzeba przyznać, że wychodzi mu to całkiem dobrze. Bardziej ofensywnie grają Mkhitaryan oraz Barella, a ten drugi jest geniuszem i tak naprawdę większość ofensywnych akcji Interu zależy od niego. To niezwykle techniczny piłkarz, który jest w stanie dograć piłkę na centymetry w praktycznie każdych warunkach, co daje ogromną przewagę. Jest jednym z najlepszych pomocników w całej Serie A obecnie można go uznawać za jednego z najlepszych na świecie. Cała pomoc Interu Mediolan na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo niepozorna, ale wielokrotnie udowodnili, że to tylko pozory. Kiedy ich drużyna staje się kolektywem, czasem naprawdę trudno ich powstrzymać, a kto wie, może ten kolektyw zacznie niesamowicie funkcjonować w Stambule. Skrzydła, choć są nieco cofnięte, również odgrywają znaczącą rolę w taktyce Simone Inzaghiego. Na jednym z boków znajduje się Di Marco, który w tym sezonie Ligi Mistrzów ma więcej asyst niż Kevin De Bruyne, a sam często lubi dośrodkowywać i robi to dość precyzyjnie. Dobrze też wiemy, jak zabójcze potrafią być dośrodkowania w kontratakach. Za bezpośredni atak odpowiadają Edin Dzeko oraz Lautaro Martinez. W przeciwieństwie do obecnych trendów Inzaghi posiada dwóch napastników na przedniej linii i to nie byle jakich. W pierwszej kolejności warto skupić się na Lautaro Martinezie, który w Serie A w tym sezonie strzelił dokładnie 20 bramek. Od lat jest on pewnym punktem drużyny Interu, a jego umiejętności często bywają zaskakujące. Jest bardzo silny w powietrzu i doskonale współgra z dośrodkowaniami Di Marco. Należy również podkreślić, jak istotną rolę dla całej drużyny odgrywa Lukaku. Belk nie jest piłkarzem podstawowego składu, ale z pewnością można nazywać go asem drużyny Interu Mediolan. Posiada imponującą fizyczność i gdy wchodzi na podmęczonych rywali, zawsze robi to ogromną różnicę. Niektórzy piłkarze odbijają się od niego jak od ściany, a jego potężna budowa ciała w połączeniu z mocnymi wrzutkami Interu tworzy naprawdę niesamowitą zabójczą bombę. Inter na papierze nie posiada drużyny, której każdy europejski gigant musiałby się bać, ale gdy spojrzymy z perspektywy, którą przedstawiłem, nie trudno zauważyć, że mają całkiem wiele argumentów, by zaskoczyć Manchester City. Warto pamiętać, że obywateli niejednokrotnie przytłaczała presja w ważnych spotkaniach i ci wychodzili na giętkich nogach, a wielki faworyt odpadał w niewytłumaczalny sposób. Należy też zwrócić uwagę na to, że Inter niczego nie musi. Inter może, w przeciwieństwie do Manchesteru City. Kolejny sezon Guardioli bez Pucharu Ligi Mistrzów będzie można już nazwać porażką. Na Etihad Stadium dostał absolutnie wszystko, czego potrzebował. Jeśli mimo to nie osiągnie ostatecznego triumfu, umiejętności hiszpańskiego trenera zapewne będą mocno kwestionowane. Na koniec chciałbym powiedzieć wam ciekawostkę, która przemawia za Interem i ma ona miejsce już od 10 lat w Lidze Mistrzów. Według wielu teorii Inter wygra Ligę Mistrzów w tym sezonie, a to ze względu na obecność piłkarza chorwackiego pochodzenia zaskoczenia w swoim składzie. Od dokładnie 2013 roku, kiedy to puchar podnosiła drużyna Bayernu Monachium, każda drużyna, która zdobywała tytuł najlepszej drużyny na starym kontynencie, miała w swoim składzie piłkarza pochodzenia chorwackiego. Jak możecie się domyślić, w drużynie Manchesteru City takiego brak, zaś w Interze gra Marcelo Brozović. W futbolu bardzo często przesądy wygrywał nad zdrowym myśleniem, także kto wie, może taki będzie tym razem, a Brozović da Interowi tytuł Champions League w tym sezonie. Jedno jest pewne, 10 czerwca czeka nas naprawdę wielkie piłkarskie widowisko, w którym na pewno Inter nie podda się bez walki. Jestem pewien, że Inter zaskoczy wszystkich, a w Stambule otrzymamy finał godny najlepszych rozgrywek klubowych na świecie. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, dajcie znać, co myślicie o Interze, czy mają jakieś szanse w starciu z Manchesterem City, czy niekoniecznie. Piszcie swoje opinie koniecznie w komentarzu, zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie niedługo planuję dla was robić jakieś konkursy. Serdecznie was tam wszystkich zapraszam, również możecie podbijać śmiało z pytaniami. Dzięki jeszcze raz, do następnego, mówił do was Jerzyk, a ja jeszcze na sam koniec chciałbym wam przypomnieć o ofercie od STS i o tym, że z kodem Świat Futbolu otrzymujecie gwarantowane bonusy. Sprawdźcie koniecznie linki w opisie i przypiętym komentarzu. Oferta skierowana tylko dla osób pełnoletnich.